Dlatego, że podjąłem taką inicjatywę, decyzję o tym, że spotkam się z Polakami, spotkam się z wyborcami we wszystkich zakątkach naszego państwa, nawet tych najmniejszych. I myślę, że to jest taka droga, którą powinien odbyć kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, a potem prezydent powinien ją powtórzyć, przynajmniej raz w okresie kadencji. Będzie łatwiej, bo teraz mam na to 5 miesięcy, a potem będzie na to 5 lat, więc będzie łatwiej to zrealizować. Dzisiaj jest to rzeczywiście wielki trud, ale muszę też powiedzieć, proszę Państwa, że jest to dla mnie przyjemność i ogromna radość móc się z Państwem spotkać, bo faktycznie, co dla mnie niezwykle wzruszające, wszędzie jestem bardzo serdecznie przyjmowany. Dziękuję za to także tutaj, dziękuję także Państwu, dziękuję mieszkańcom Wąbrzeźna za to piękne spotkanie. I powiem tak, proszę Państwa, ja jeżdżę po całym kraju, dlatego że uważam, że Polska potrzebuje dzisiaj nowej prezydentury. Polska w ogóle potrzebuje nowej władzy, ale w nowej władzy prezydentura odgrywa niezwykle istotną rolę. To nieprawda, że prezydent Rzeczypospolitej musi być strażnikiem żyrandola. To kłamstwo, które Donald Tusk wymyślił kiedyś, kiedy prezydentem był jeszcze pan profesor Lech Kaczyński, po to, żeby niszczyć polską prezydenturę. Bo ważne instytucje polskiego państwa w ciągu ostatnich 8 lat były niszczone. Były niszczone aż do tragicznych skutków, o których wszyscy Państwo doskonale wiecie. Dzisiaj, po 5 latach bierności, niestety pan prezydent Komorowski chyba wziął sobie do serca tamte słowa Donalda Tuska, bo w sprawach społecznych, tam gdzie trzeba było bronić społeczeństwa przed niekorzystnymi zmianami, tam był bierny całkowicie. Podpisał przecież ustawę o podwyższeniu wieku emerytalnego wszystkim Polakom, mimo protestów, mimo tego, że składano żądania przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Podpisał choćby podwyższenie podatków, choćby VAT-u, który uderzył najbardziej w tych, którym się najgorzej wiedzie, bo ten, kto jest zamożny, to dla niego to nie jest problem, że on za zakupy zapłaci parę złotych więcej. Ale ten, kto ma kilkaset złotych na miesiąc wszystkiego, to dla niego każde 50 groszy ma znaczenie. I to najbardziej uderzyło w tych, którym najtrudniej się żyje. Też się prezydent nad tym nie zawahał. I to jest ogromny problem tej prezydentury. To jest tak ogromny problem, że on w zasadzie ją dyskwalifikuje, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, skąd się bierze mandat prezydenta, to odpowiedź jest bardzo prosta. Mandat prezydenta to jest mandat dany mu od narodu. Dany mu od narodu, czyli dany od społeczeństwa, dlatego że każdy Polak mający czynne prawo wyborcze może zagłosować na prezydenta Rzeczypospolitej w każdej najmniejszej komisji wyborczej w naszym kraju. I z tego wynika bardzo szczególny obowiązek dla prezydenta. Przede wszystkim pilnowania spraw społecznych, bycia otwartym na potrzeby społeczeństwa, bycia otwartym też na głos społeczeństwa i przede wszystkim szukania w społeczeństwie porozumienia i kreowania dialogu. To są te rzeczy, których w okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego z całą pewnością zabrakło, choć teraz prezydent próbuje wmawiać wszystkim Polakom, że był właśnie takim świetnym prezydentem, niezwykle otwartym, a rzeczywistość, która jest wokół niego, codziennie temu zaprzecza. Bo czy spotkał się z górnikami, którzy niedawno protestowali przeciwko likwidacji kopalń? Czy spotkał się z górnikami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy niedawno strajkowali, chcąc ratować swoją firmę, swoje miejsca pracy? Czy spotkał się z rolnikami, którzy teraz protestują? Czy oni są nikim, ci wszyscy ludzie? Czy oni nie są częścią polskiego społeczeństwa? Czy oni nie mają racji w sytuacji, kiedy w oczy zagląda im widmo bankructwa osobistego, wyprzedaży ich gospodarstw przez licytacji, przez komorników? Czy może prezydent pozwolić na to, żeby rząd, który jest z tej samej partii, co on, nazywał tych ludzi podpalaczami Polski, bo tak mówią o nich posłowie PO? Ludzi, którzy są zdesperowani i dlatego gotowi są zostawić swoje miejsca i pojechać do Warszawy, nawet traktorami blokować drogi? Czy to jest przyjemność stać na mrozie? Czy oni sobie wypoczywają w ten sposób? Nie, proszę Państwa. Oni są w desperacji, a prezydent udaje, że ich nie ma. Wyklucza ich w ten sposób, nie otwierając dla niego drzwi Pałacu Prezydenckiego i nie szukając dialogu.
A przecież to jest jego obowiązek, bo konstytucja mówi o specjalnej roli prezydenta. I ci, którzy konstytucję analizują i wyjaśniają jej treść, mówią, że prezydent powinien być arbitrem na scenie politycznej. Arbitrem, który właśnie służy do rozwiązywania sporów, do szukania porozumienia. To jest jego wielkie zadanie. A prezydent tego w ogóle nie szuka. A w wielu swoich działaniach po prostu milcząco służy partii rządzącej. I z tym się nie sposób pogodzić. Myślę, że nie na taką prezydenturę czekali Polacy. Myślę, że dziś czekają na prezydenturę zupełnie inną. Myślę, że dziś czekają na prezydenturę, która, biorąc pod uwagę normy konstytucyjne, będzie godnie reprezentowała Polskę za granicą i będzie realizowała polskie interesy, a nie godziła się milcząco na płynięcie w głównym nurcie. Bo płynięcie w głównym nurcie realizowane przez rząd PO-PSL od samego początku, od 2007 roku i zresztą przez nich deklarowane, oznacza brak suwerennej polityki. Bo przecież samo to stwierdzenie pokazuje, że ten, kto w nurcie płynie, ten go nie tworzy. Ktoś inny ten nurt tworzy. Dziś już wiadomo kto. Ci, którzy zasiedli przy stole w Mińsku nie tak dawno. Niemcy, Francja. Ale to nie są nasze interesy, bo każdy realizuje swój interes. Gdzie więc jest realizacja interesów Polski? Skutkiem jest właśnie to, że nas nie ma przy tych stołach, gdzie zapadają ważne decyzje. To jest skutek polityki 8 lat rządów PO-PSL i 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego. Że prezydent w tych ważnych sprawach międzynarodowych był całkowicie bierny, ale miał czas na to, żeby wielokrotnie spotykać się z prezydentem Janukowyczem, który zdradził swój kraj, zdradził swoich rodaków, kazał strzelać na Majdanie do bezbronnych ludzi, dzisiaj kryje się za murami Kremla. A Ukraińcy nazywają go zdrajcą i mordercą. I ściga go dzisiaj ukraiński wymiar sprawiedliwości. Prezydent Komorowski tak inwestował swoje przyjaźnie i swój czas. I dzisiaj ja mówię twardo, koniec takiej polityki. To nie jest realizacja polskich interesów. Dzisiaj czas na podjęcie tych interesów i wewnątrz państwa naszego, i na zewnątrz. Na godne reprezentowanie, na dumę z tego, że jesteśmy jednym z większych krajów Europy, leżącym w sercu Europy, jako kontynentu, że jest nas 38 milionów, że mamy wielką historię, z której możemy być dumni, że ratowaliśmy Europę co najmniej 2 razy przed zalaniem, najpierw przez Turków, a potem przez Sowietów w 20 roku. Że to myśmy przelali krew za innych. Że to polscy chłopi na sztandarach mieli napis od setek lat żywią i bronią. Że to oni stanowią tutaj sól ziemi, a dzisiaj są zostawieni bez żadnej pomocy. Że można było ich wspierać i na forum Unii Europejskiej, żądając wyrównania dopłat bezpośrednich twardo. A nie tak jak poseł PSL wyszedł w Sejmie i powiedział, no jak żądać wyrównania dopłat bezpośrednich, przecież wtedy trzeba byłoby zabrać niemieckim i francuskim rolnikom. A ja przepraszam bardzo, a co nas to obchodzi? My też jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i chcemy być równo traktowani. Chyba, że w traktatach zostanie zapisane, że są członkowie A i członkowie B, którym się należy mniej. Ale ja takiego zapisu nie pamiętam. I tu, proszę Państwa, powinna się skupiać polityka realizująca polskie interesy. Czy prezydent był w Brukseli w sprawie polskich rolników? Czy rozmawiał? Czy wzywał do siebie ministra rolnictwa? Kiedy nazwał rolników frajerami i powiedział, że on tylko z biznesmenami będzie rozmawiał? Czy prezydent był, rozmawiał w sprawie rekompensat z tytułu embarga? Czy podjął w tej sprawie jakiekolwiek kroki? Może Państwo coś słyszeli, bo ja nie. Nic na ten temat nie wiem. A przecież jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej. A przecież wszyscy w sferach dyplomatycznych wiedzą, jaki ma mandat. Że ma mandat dany przez społeczeństwo. Dziś najwyższy czas powrócić do polityki prospołecznej. Powrócić do aktywnej prezydentury. Powrócić do prezydentury, która rozumie swoją rolę, także dla polskiego społeczeństwa. Prezydentury otwartej, która nikogo nie wyklucza. Która jest gotowa wysłuchać każdą grupę społeczną. Choć niekoniecznie prezydent musi się zgodzić z jej postulatami, ale powinien uznawać jej istnienie, bo ludzie mają prawo się różnić w poglądach. To jest natura demokracji. I dobrze, że się różnią w poglądach. I prezydent powinien każdego wysłuchać.
bo jest wybrany przez naród i to jest jego wielki obowiązek, a nie tylko służyć rządowi i partii, która go wskazała i która daje mu pieniądze na kolejną kampanię wyborczą. Bo to nie jest wykonywanie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest posiadanie tytułu prezydenta. I dla mnie to jest zdecydowana różnica. Bo tytuł to żyrandol, a urząd to konstytucja. I ja się ubiegam o urząd prezydenta. Po to, żeby służyć Polakom, po to, żeby móc się spotykać z ludźmi, po to, żeby móc uścisnąć im rękę, spojrzeć w oczy i powiedzieć, proszę Państwa, jak Państwo widzicie, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby zrealizować tą umowę, którą zawarłem z Wami w kampanii wyborczej. I proszę Państwa, jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta, to będę walczył o te sprawy, które dzisiaj dla Polaków są najważniejsze. I przygotuję w tej sprawie ustawy, bo prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej. I będę pracował z ekspertami. Powołam Narodową Radę Rozwoju po to, żeby naprawiać różne dziedziny życia społecznego, gospodarczego i politycznego w naszym kraju. Bo dzisiaj Polska potrzebuje dynamiki w rozwoju gospodarczym. My musimy odbudować w Polsce przemysł, bo muszą być u nas miejsca pracy i musi być ona u nas godna płaca, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będą młodzi ludzie nadal wyjeżdżali. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie będzie w Polsce następnego pokolenia. I w związku z tym za jakiś czas, za kilkadziesiąt lat może się okazać, że nie będzie Polski. Bo jeżeli prezydent nie zatrzyma możliwości wyprzedaży polskiej ziemi, a obrót polską ziemią będzie uwolniony od 1 maja 2016 roku, jeżeli nie będzie do tego także immobilizował, to możemy się pewnego dnia obudzić w kraju, w którym nie jesteśmy już właścicielami. I to będzie oznaczało, że Polska znika. Bo to samo dotyczy lasów państwowych. Nie wolno prezydentowi godzić się na to, żeby dążono do prywatyzacji lasów. Nie wolno się prezydentowi godzić na to, aby osłabiano przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, zabierając mu pieniądze. Bo to jest dobry gospodarz, ale jak nie będzie miał środków, to zaraz się okaże, że jest nierentowny. A wtedy prosta sprawa, tak jak zawsze u nas, no trzeba sprywatyzować. Tylko komu? Kolejna perła w polskiej koronie, jaką są lasy należące do Skarbu Państwa, zniknie. I dzisiaj próbuje się dzielić kolejne polskie, ostatnie wielkie przedsiębiorstwa. Tak jak słyszę o Anwilu we Włocławku, że planowany jest podział tej firmy. Takim działaniom trzeba powiedzieć nie. Tak samo jak ostatnio twardo powiedziano nie likwidacji polskich kopalń. Bo już się nauczyło społeczeństwo i politycy też się nauczyli. Ci, którzy chcą Polski bronić, nauczyli się na przykładzie stoczni. Nauczyli się, że PO słowo restrukturyzacja rozumie jako likwidacja. Nadaje temu słowu nowe brzmienie, inne niż ono znaczenie miało do tej pory. Ale z tym nie sposób się pogodzić. I na szczęście póki co ten proces udało się zatrzymać. Bo już dzisiaj nie ma w Polsce stoczni i niedługo nie byłoby kopalni, a węgiel jest naszym podstawowym surowcem energetycznym, który zapewnia nam suwerenność. I my powinniśmy odbudowywać przemysł energetyczny oparty na węglu, odbudowywać go w znaczeniu jego unowocześniania, w znaczeniu poprawiania jego jakości, także po to, żeby sprostać wymogom ochrony środowiska. Choć powinniśmy walczyć z ustalonym pakietem klimatycznym, który przyjął rząd PO-PSL, najpierw Donald Tusk, a potem Ewa Kopacz. Dlatego, że jego wykonanie grozi nie tylko Polsce gospodarczo, ale grozi całej Europie. I mam nadzieję, że Europa niedługo to zrozumie, że realizacja tego pakietu wpłynie na konkurencyjność europejskiej gospodarki. Bo tylko naiwniak myśli, że inne kraje rozwijające się, takie jak Brazylia, Indie, czy potężne gospodarki, takie jak Chiny, czy Rosja, czy Stany Zjednoczone, zgodzą się na przyjęcie takich restrykcji gospodarczych. Powiedzą figę i niedługo się okaże, że gospodarka europejska jest w ogóle niekonkurencyjna i się załamie europejski przemysł. Więc będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby odejść od tych ustaleń, bo one są niszczące dla polskiej gospodarki, a słowo dekarbonizacja nie ma miejsca absolutnie w Polsce. Absolutnie. To jest idea, która jest sprzeczna z interesem narodowym Polski i z naszymi dalekosiężnymi, strategicznymi celami gospodarczymi. I o tym powinniśmy zapomnieć.
Tylko jest pytanie, jak prezydent Komorowski dbał o bezpieczeństwo Polski, że się ani raz nie upomniał na przykład o gazoport, który miał nam wzmocnić naszą suwerenność energetyczną w zakresie gazu. Przecież dzisiaj mamy gazu tylko 1/3, reszta jest z Rosji. Gazoport miał nas zabezpieczać. 8 lat i jeszcze nie jest gotowy. Czy chociaż raz prezydent się o to upomniał? Mówi, że on ma doświadczenie, bo przecież był ministrem obrony narodowej. A jasne, potem był marszałkiem Sejmu. Czy chociaż raz upomniał się o polską armię, kiedy Bogdan Klich ją likwidował? Czy chociaż raz upomniał się o polską armię i bezpieczeństwo Polski, kiedy jego kumpel, minister Rostowski, ograniczał wydatki na polską armię? Czy chociaż raz się wtedy odezwał? Nigdy. Więc niech nie mówi o swoim doświadczeniu, bo jego doświadczenie to milcząca obserwacja niszczenia polskiego bezpieczeństwa. Taka jest, proszę Państwa, prawda. Dzisiaj Polska potrzebuje silnej armii obronnej. Silnej, to znaczy świetnie wyszkolonej. Silnej, to znaczy bardzo dobrze wyposażonej. Dzisiaj Polska potrzebuje dla swojego bezpieczeństwa gwarancji sojuszniczych. Nie tylko tych na papierze, ale także takich w postaci twardej infrastruktury, w postaci uzbrojenia, tutaj, na naszych terenach, w postaci wspólnych baz, choćby polsko-amerykańskich. I to jest dzisiaj jedno z wielkich zadań, jakie stoją przed polską władzą. Nie wierzę w to, żeby ci senni panowie byli w stanie cokolwiek dla Polski zrobić. Jeszcze. Przede wszystkim Bronisław Komorowski. Tego trzeba autorytetu, a on go nie ma na arenie międzynarodowej, bo na niej nie istniał przez ostatnie 5 lat. I dzisiaj potrzeba zupełnie innej polityki, zupełnie innej prezydentury. I proszę Państwa, ja taką prezydenturę, odważną, prezydenturę udziału w odbudowie polskiej gospodarki, bo ja będę wspierał każdy rząd, który będzie w Polsce budował miejsca pracy, który będzie w Polsce tworzył szanse dla młodych ludzi, który będzie w Polsce tworzył prawdziwy klimat alternatywy wobec wyjazdu za granicę, bo ten wyjazd tak naprawdę dla 90% moim zdaniem procent tych młodych ludzi ma tylko podłoże ekonomiczne. Woleliby zostać w swojej ojczyźnie, woleliby tu mieszkać, tu budować swoją przyszłość, tutaj zakładać rodziny, tu mieć dzieci, w kontakcie ze swoimi rodzicami, żeby te dzieci miały dziadków, w kontakcie ze swoją tradycją. Ale życie im na to nie pozwala. Wyjeżdżają pod opiekę innych rządów i to jest proces, który musi zostać zatrzymany. A on może zostać zatrzymany tylko poprzez zmianę władzy, bo ta po 8 i 5 latach niczego już dobrego dla Polski nie zrobi. Tego możemy być wszyscy pewni. I ja taką zmianę proponuję. I proszę Państwa o wsparcie. Uwierzcie mi Państwo, nie zawiedziecie się, bo ja przede wszystkim zobowiązuję się do ciężkiej pracy. Do ciężkiej pracy i do wielkiej energii w dążeniu do realizacji tej umowy, którą z Państwem zawieram. To wielkie zadanie, to trudne zadanie, ale ja już niejedno trudne zadanie wykonywałem i gotów jestem, bo zawsze byłem otwarty na dialog i zawsze byłem otwarty na współpracę. Taki mam charakter, taką mam naturę, ale jednocześnie jestem człowiekiem bardzo zdecydowanym. I będziecie Państwo, wierzcie mi, jeżeli zostanę wybrany, mieli prezydenta, który będzie dumny z Polski i będzie ją godnie reprezentował. I będziecie Państwo, mam nadzieję, mieli prezydenta, z którego będziecie mogli być nie tylko zadowoleni, ale przede wszystkim, z którego będziecie mogli być dumni, że godnie Was reprezentuje i tutaj na miejscu, i na zewnątrz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o wsparcie. Naczekaliśmy się na kandydata długo dosyć, bo niektórzy to już ponad godzinę. Szkoda tylko, że pan poseł, pan doktor ma jeszcze dzisiaj 2 spotkania, bo jedno w Golubry w Dobrzyniu, a drugie w Toruniu i to już o godzinie 18 w Toruniu. I dlatego niestety powoli nasze spotkanie zmierza ku nieuchronnemu końcowi. Janek przyjedzie jako prezydent. Tak, o właśnie, trzymamy.
no niestety, tak to jest. Ja się śmieję. No, mam w tej chwili 5 miesięcy na objechanie całej Polski. Siłą rzeczy te spotkania muszą być krótkie. To jest wielki trud, ogromna intensywność. Naprawdę trzeba ogromnej siły do tego, żeby to zrealizować. Ja ją mam, bo mnie niesie jakieś takie poczucie obowiązku i potrzeby rzeczywiście zmiany w Polsce. Ale wierzę w to głęboko, że niedługo będę miał 5 lat na to, żeby powtórzyć ten objazd całej Polski i na pewno do Państwa tutaj przyjadę. Obiecuję. A ja jeszcze dziękuję Państwu, ale także, muszę to powiedzieć, również nie spodziewaliśmy się, że takie będzie zainteresowanie mediów, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych mediów, wszystkich obecnych tutaj na naszym terenie, za co tym przedstawicielom tych mediów również serdecznie podziękujmy. Bliżej mikrofon. 8 roku. Znam wszystkie za i przeciw, ale więcej było przeciw niż za dla Polaków. Nie rozwijam tematu, bo to no, też tak długo rozmawiał jak pan prezydent. Ale ja powiem dwa tylko przy. I proszę przyjąć jako zalecenie i przepraszam, że zastosuję analogię i porównam stanowisko prezydenta do indyki. Tu wiele Państwa wie, co to jest indyka w gospodarstwie rolnym. Najlepsza zdrowiu opiekunka to właśnie jest indyka. Jakie jaja jeść gospodyni podłoże i się odmosi do siedzenia. I ona wysiedzi i pilnuje, jak wszystkie się wylewną i pilnuje do końca. Ona nie, a jak zauważy, że krąży jakiś tam jastrząb, albo jakiś tam ptak, który mówi. Naprawdę dla naszego kandydata nadszedł już zdecydowany czas, aby już z opóźnieniem udać się w kierunku Wolubia do Brzegu. Natomiast bardzo gorąco chcieliśmy Państwu podziękować za przybycie, że skorzystaliście z tej okazji bezpośrednio do spotkania się i poznania kandydata na prezydenta Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Bardzo dziękujemy i prosimy o pomoc i wsparcie w każdej formie. Już teraz można zbierać podpisy, składać swoje podpisy na kandydaturę Andrzeja Dudy. Można pobierać
drogiego pana Jana karty do zbierania podpisów. Proszę, po rodzinie znajomych, zebrać po 10, 12 podpisów, to nie jest tak dużo. A ogromna reklama za naszego kandydata. Bardzo poprosimy w ten sposób taki niefinansowy wsparcie naszego kandydata. I dziękujemy za przybycie. Do widzenia. Dziękuję.